wyrwany nam został teatrowi kawał serca. Odszedł Adam Hanuszkiewicz. Mówię o sercu, ponieważ on teatr robił sercem, nie bawiąc się w intelektualne komplikacje. Robił teatr barwny, teatr bliski ludziom. Miał ogromne powodzenie jako dyrektor Teatru Narodowego. Cieszył się, że tłum młodzieży ogląda klasykę. I to właśnie przede wszystkim go wyróżniało, że on, jeden z niewielu polskich reżyserów, zajmował się niemal wyłącznie polską klasyką. Miała ona ogromne powodzenie. Była pomysłowa, malarska, była pełna fantazji i zbliżała po prostu poetę do publiczności. Kto by chodził na Słowackiego, stał w kolejce całą noc, żeby zobaczyć, złośliwi powiedzą, motocykle. I tym przejdzie do historii. Sposobem i miłością, jaką żywił do tak zwanych wieszczów, jak mi wczoraj w rozmowie ze mną powiedziała młoda recenzentka. Znaliśmy się 100 lat. Pamiętam go na egzaminie wstępnym. W Łodzi zjawił się niezwykle przystojny, wysoki, młody człowiek. Potem zniknął mi z oczu, bo jeździł po Polsce, grał w Jeleniej Górze, w Poznaniu i w końcu osiadł w Warszawie. I tu zaprzyjaźniliśmy się, bo dużo robiłem w teatrze telewizji. Adam często mnie angażował, aż w końcu mnie zaangażował do Teatru Narodowego, gdzie grałem parę ról. Przeżyliśmy razem w teatrze przeszło 10 lat. To bardzo zbliża. To bardzo zbliża i poznałem go i jako człowieka też. On żył bardzo kolorowo i był bardzo kolorową postacią. I jeszcze jedną wielką ma zasługę. On wymyślił teatr telewizji. Nic podobnego nigdy nie było na całym świecie, żeby teatr był w telewizji. Teatr w telewizji, żeby był na żywo grany, na żywo przygotowany i żeby parę milionów oglądało to jak mecz Argentyna-Brazylia. To była sensacja, ten teatr telewizji, który on postawił na najwyższym poziomie. Dziś zobaczymy jedno z jego pierwszych przedstawień. Właściwie życie dla niego to był teatr. To było najważniejsze w jego życiu. I nie dziwię się, że jak teatru zabrakło, to tak jakby mu zabrakło powietrza. To były prorocze jego słowa, kiedyś powiedziane żartem w wywiadzie, że po śmierci powiedzą mu: nudny jest teatr bez Adama. To prawda.
Już za chwilę legendarny teatr telewizji w reżyserii Adama Hanuszkiewicza Apollo z Bell.